Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzeg Scroll. A dziś, moi drodzy, zaczynamy serię z nowego symulatora. Trochę przerzucimy się, nie będą to męskie symulatory. Chociaż ten też może być w jakimś sensie męski, no bo... Może ktoś z was marzy o tym, żeby zostać ogrodnikiem. I dziś, moi drodzy, zagramy sobie w symulator ogrodu. Tak więc zaczynamy. Myślę, że zaczniemy od misji, zrobimy sobie misję. Misja numer 1. Skoś trawnik. Wsiadaj na traktorek do trawy i pokaż, co potrafisz. Miej na uwadze poziom paliwa i uważaj na wartościowe rośliny. No okej, dobra, nie ma problemu, tylko które to są wartościowe rośliny? Ale nieważne, nie to się liczy. Liczy się to, żeby... Wow, jakie fajne. Wiecie co? Podoba mi się. Naprawdę ekstra i nie wiem, czy słyszycie ten jakiś śpiew ptaka, czy coś w tym stylu, ale nieważne. Lecimy. No dobra, wszedłem do tego, jakiegoś ogródka. I co ja tu mam? O, mam... Wow, poruszaj się traktorem za pomocą klawiszy WSAD. Poziom paliwa możesz zobaczyć w prawym dolnym rogu. Okej, widzę poziom paliwa. Przejedź po trawniku, aby go skosić. Uważaj na małe drzewka. Okej, tylko... Okej. A, tak się jedzie. Okej. Powiem wam, że no... Jestem pod wrażeniem. Pierwszy odcinek. Powiem wam, że jeszcze nie grałem w to. Dopiero to zainstalowałem chwilę temu. No ale już mi się podoba. Już mi się podoba i stwierdziłem, że dzisiaj to będzie właśnie odcinek, z którego będę nagrywał. A oj, coś mi się dzieje. Nie wiem czemu. A nie, już jest okej. No i co? Jedziemy. Okej. Nie mam więcej pytań. Skosiłem. Ale czemu ja się tak męczę? Po co ja się tak męczę? Będę jeździł tak, wolę pojechać się raz za porządnie, tylko że to ciężko się skręca. I dajesz! Okej. Nie mam więcej pytań. Nie no, ekstra. O, jak fajnie to wygląda. Tylko nie wiem, czy te kwiatki mogę pociąć, ale nie będę ich chciał, żeby nie było, że później... Uważaj na małe drzewka, ale ja tu małych drzewek nie widzę. Ja tu widzę jakieś kwiatki, jakieś habazie, a nie małe drzewka. Gdzie są małe drzewka? Może je uciąłem. Może nie. A nie wiem. Tu muszę uważać. Dlaczego ta kosiarka się trzęsie? A nie, w sumie kosiarki się trzęsą. Chociaż może, nie wiem. Ale nie wiem, czy kiedyś ktoś z was był na meczu, albo na przykład widział, jak... Czasem w telewizji pokazują, jak przygotowują jakiś stadion pod zabudowę, albo, znaczy pod zabudowę, chodzi o to, że trawnik przygotowują, no i tam właśnie taki pan sobie jedzie, taki dziadeczek i kosi trawnik, żeby nasi reprezentanci w piłkę nożną mogli idealnie przyjąć piłkę, idealnie podać, idealnie strzelić, chociaż ze strzelaniem to my mamy problem, nie patrząc na mecz, jaki miał miejsce wczoraj między Polską a Mołdawią, nie wiem, może ktoś z was oglądał. No powiedzmy sobie wprost, zawodnik, który strzelił gola dla reprezentacji Polski, chyba nie miał zamiaru strzelić, po prostu się piłka odbiła od niego, no i tyle. Czy to jest... Chciałbym, żeby ktoś kiedyś stworzył symulator wyścigów takimi właśnie ciągniczkami, czy tam traktorkami do koszenia. To by musiało być ekstra. Jeszcze tu. Jest! Sukces! Tak jest! I o to chodzi. Wróć do menu głównego. No wróciłem. Co dalej? Ale dlaczego tak? Okej. Zrobimy jeszcze jedną misję. No dlaczego nie? Myślę, że tak. Mam pomysł. Zrobimy wszystkie te misje w tych początkowych odcinkach. A później zajmiemy się rozgrywką swobodną, bo będziemy mieli swój ogród. Okej, skoś trawnik numer 2. W sumie nie przeczytam, o co chodzi. A, nieważne. Jedziemy na spontanie. Chyba musimy wziąć, powycinać trawę, a zostawić... Łooo, ile tego jest. Okej, zabieramy się do roboty. Hoho, ale fajny leżaczek. Okej, wszedłem. I mam kuszeleczkę. Jedziemy! Uważaj na małe drzewka. Okej! Okay. Uwaga, małe drzewko! Jedziemy!
strasznie trzęsie tym... Wow, jaki napis. Nie no, naprawdę polecam wam, fajna zabawa. Na pewno zrobię z tego serię, bo już mi się to podoba. Myślę, że damskiej publice mojego kanału też się to spodoba, bo to jest fajne, fajne. W sumie dziewczyny lubią być ogrodnikami, sadzić jakieś kwiatki. Zachęcam też mężczyzn, albo chłopaków w przyszłości. Polecam wam. Wyhodujecie swoje własne róże. What the fuck? Dlaczego jest deszcz? Przecież nie można w deszczu pracować. A jak mi się zepsuje kosiarka? Oh my god. Co to jest? Nie no, powiem wam, że kosić to ja zbytnio nie potrafię. Chyba widać. Jakieś takie pasy zieleni zostawiam. Wycofiemy sobie i jedziemy. Ty, ale wow, jakie to są fajne kapusty. Patrz na tą kapustę i na dynię. Jak w rozgrywce swobodnej będę mógł czegoś takiego doświadczyć, to jest ekstra. Nie no, no ekstra, no nie mam więcej pytań. No cóż mogę powiedzieć. Wow. Ciekawe, czy można zmienić kamerę. Ja się męczę, a tu można kamerę zmienić. Więc czego on się uśmiecha? Czy wy widzicie jego psychodeliczną twarz? Uho! Chłopiec dla mnie... Boję się go, może przełączy, bo się go boję. Sadystyczny, nie wiem, wyraz twarzy. Widać, ewidentnie to lubi. Jedziemy! Dobra, pojedźmy tutaj. Jeszcze raz muszę zobaczyć tę twarz. Uwaga. O, czekaj, nie tutaj. No zaczekajcie. Jaki on ma wyraz twarzy. What the fuck? I dlaczego? Ej, czy wy widzicie to co ja? Czy moja kosiarka lata w powietrzu? Okej, nie mam więcej pytań. Ona lata w powietrzu, bo to jest Jedi kosiarka. To jest na bank Jedi kosiarka. Na bank to jest... To nie jest kosiarka, to jest samolot kosiarkowy! I teraz będę latał! Lecę swoją kosiarką! Czy wy też w domu latacie ze swoją kosiarką? Ho! No, weź się zetnij! I kółeczko, i mam cię! Tak jest! Tutaj muszę pokosić, co mi tutaj będzie się... Dobra, trzeba uważać na drzewo. Drzewo nie. Okej. Mi się tutaj te drzewa pamiętają, to ja bym to wyciął wszystko. Nie miałbym problemu z tym. A oni się tak bawią. Nie no, ekstra, naprawdę ekstra. To jest super. Powiem wam, że cieszę się, że kupiłem tą gierkę. Podoba mi się. Nie kosztowała wiele. To nie chodzi o koszt. Chodzi o dobrą zabawę. Czasem gierki, które kosztują grosze, w tym przypadku symulatory, naprawdę one nie są drogie, ale rozgrywka z nich jest taka fenomenalna, że no nie mam więcej pytań. Nie mam więcej pytań, jest tylko jedna odpowiedź. Kupujmy symulatory i grajmy, bawmy się nimi. No nie wiem, cóż mogę innego powiedzieć. Nie wiem jeszcze, jakie szalone symulatory wymyślą ludzie, ale to się nie liczy. Liczy się to, że ten symulator jest naprawdę super i na pewno będzie więcej z tego odcinku. Została mi jedna trawka. Jedna malutka traweczko. I tak jest! Osiągnąłem sukces! Okej! I cóż mogę powiedzieć? Myślę, że na tym etapie zakończymy. To był pierwszy odcinek z symulatora ogrodu. I moi drodzy, no... Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!